Ciao, dzień dobry moi drodzy. Witam Was w drugim vlogu z Sycylii. Pierwszy pojawi się gdzieś tu na ekranie na górze, który jest związany stricte z Katanią. A dzisiaj Taormina, miasto, które jest uznawane za najpiękniejsze na tej wyspie. Właśnie się tam udajemy, ale wcześniej, bo ruszyliśmy z Katanii, stanęliśmy jeszcze przy takim polecanym punkcie, a mianowicie zamku Azzi Castello, który zbudowany jest na takiej charakterystycznej formacji lawowej zwanej Neck, znajdującej się u podnóża twierdzy od strony morza. Wewnątrz możecie zwiedzić niewielkie muzeum z eksponatami archeologicznymi i geologicznymi. Gdybyście musieli dojechać tu komunikacją miejską, to z Katanii podjedziecie autobusem numer 534. W mojej ocenie warto się na chwilę zatrzymać, chociaż ciężko jest tu zaparkować. Naprawdę musieliśmy prawie 15 minut szukać miejsca, ale ono właśnie jest bardzo urokliwe i te uliczki tu oddają w 100% klimat Sycylii. Przed nami myślę, że jeszcze ciekawsze wrażenia. Taormina, tak jak wspomniałem, uchodzi za naprawdę piękne miejsce i tam spędzimy dzisiejszy dzień. Zapraszam na odcinek, w którym wspólnie z nami odwiedzicie tą popularną miejscowość. Dojechaliśmy, dotarliśmy do Taorminy. Zaczynamy nasze zwiedzanie od jednego z najbardziej popularnych miejsc, czyli słynnej plaży Isola Bella, na którą gorąco rekomenduję, żebyście podeszli. To, co Wam się może przydać jako taka wskazówka, to warto tu podjechać samochodem, żeby go później zaparkować dużo wyżej, bo są tu takie dwa parkingi, które znajdziecie na przygotowanej przeze mnie mapie googlowej wraz ze wszystkimi innymi punktami, które odwiedzimy w tej lokalizacji. Więc jeżeli chcecie tutaj zajrzeć na chwilę, to warto podjechać autem, pokręcić się i na górę. A jeżeli macie ochotę, żeby spędzić tu jakiś dłuższy czas, no to sugeruję, żeby od razu sobie to auto zaparkować na parkingu i przyjść tu piechotą. Czy też wykorzystując kolejkę linową, bo taka jest tu do dyspozycji turystów. Jak widać, grudzień, 20 stopni, spoko pogoda, naprawdę fajnie. Dzisiaj nam się udało. Jest tak trochę pochmurnie, trochę słonecznie, ale bardzo przyjemnie. Nie ma wiatru przede wszystkim, co daje takie poczucie dosyć wysokiej temperatury. Za moimi plecami, jak widzicie, plaża kamienista, więc koniecznie buty do wody. A tu obok mnie bardzo popularna, wzbudzająca takie największe emocje wysepka o tej samej nazwie, która niestety aktualnie jest nieczynna, robią tam jakieś remonty. W środku coś na wzór takiego jakby parku trochę. Z tego, co czytałem na internecie. Taką dodatkową atrakcją jest fakt, że można z plaży przejść się na tą wysepkę, tak jak widzicie, ścieżką, która wymaga zanurzenia się w wodzie. Myślę, że tak po kolana. O. Tak to przynajmniej wygląda. A ja jeszcze polatam dronem. Ktoś ostatnio pytał, czego używam. Mavica 3. Uważam, że na chwilę obecną najciekawszy dron i do podróżowania idealna opcja. Leciutki, fajne ujęcia. Dokupiłem do niego jeszcze teraz filtry ND, bo jest tutaj dosyć jasny obiektyw. Zaraz go puszczam i zobaczycie sobie z góry plażę i ten przekozacki przesmyk. Ta okolica, to miejsce polecane jest jeszcze z jednego powodu. Jest tu bardzo czysta i przejrzysta woda, więc dla tych z Was, którzy lubią nurkować, lubią uprawiać snurkowanie, to dobra miejscówka, żeby sobie tego typu atrakcje zaplanować. No i położenie. Z tej plaży fajnie widać Taorminę. To jak pięknie usytuowana jest tu zabudowa tej miejscowości. Za chwilę przenosimy się na górę i krok po kroku będziemy zwiedzać te wszystkie najciekawsze pozycje, które wygrzebaliśmy w internecie. Zobaczcie, jakie kamienie. O, tu leżakowanie z użyciem ręcznika to raczej nie jest najlepszy pomysł. Przed chwilą też podszedł do mnie pan i się pytał, czy mam ochotę na wycieczkę tu do jaskiń, więc takie opcje są dla turystów możliwe. Nie wiem, ile to kosztuje. Jeżeli się dowiem, to wrzucę Wam tu na ekran kwotę takiej wycieczki. Dojechaliśmy na wspomniany parking. Jest to chyba najlepiej położony parking, na jakim miałem okazję w życiu zostawić auto. Zobaczcie, jaki tu jest widok. A ja teraz na ekranie wyświetlę Wam cenę parkingu oraz czas, w jakim tutaj stawaliśmy, żeby już później nie wracać do tego tematu. Więc tyle, co na dole przyszło nam zapłacić za pozostawienie tu auta. Jak tylko wyjdziecie z parkingu, od razu przed Wami będzie się rozpościerał przepiękny widok na okolice, między innymi na szczyt
Etny, który teraz pokażę Wam na przebitce. A my rozpoczynamy zwiedzanie od placu Duomo, gdzie znajduje się taka fontanna z wyrzeźbionymi końmi, z których leci woda. Napełniliśmy sobie buteleczkę. Przechodząc tą ulicą w to miejsce, już wiem, że nie ma sensu zwiedzać Tarominy punkt po punkcie. Okej, są tutaj jakieś takie miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć, ale samo miasteczko w sobie jest super urokliwe i po tych kilkuset metrach od razu przypadło nam ono mega do gustu. Jeżeli zbieracie magnesy na lodówkę, jest tu przekozacki wybór. Trafiliśmy w bardzo fajny sklepik, kocha poszła oglądać, a Olek chory. Podróże z dziećmi, mistrzostwo świata. Zawsze gdzie siedziemy z Olkiem, zawsze łapie przeziębienie. Wybrałaś coś? Wybrałam, pan mi już zapakował, ale mogę pokazać, który w końcu wybrałam. Pokaż. Wybrałam ten z cytrynami i samochód z napisem Tarominę. No bo Sycylia kojarzy się z cytrusami, więc bardzo mi się podobał. 5 euro. Do najtańszych nie należy, na pewno droższy niż na Sycylii. No ale jest bardzo turystyczne miejsce tutaj. Jak go ha widoki? 10 na 10. Piękne. Gonia zawsze miała bardzo obszerne komentarze. Ale faktycznie, widok powala na kolana. Widać tutaj leciutko plażę, na której byliśmy wcześniej. I jesteśmy teraz na takiej ulicy, która nazywa się Corso Umberto. Przemieszczamy się dalej w kierunku bardzo pięknego parku, ale tu na chwilkę trzeba się zatrzymać. Zaglądaliśmy przed chwilą do takiej restauracji, która jest tutaj usytuowana właśnie obok barierek. I za pizzę trzeba zapłacić 20 euro. Tak, Gosia? 20? 22. 22 euro za pizzę versus 4 euro w Katanii w takim lokalnym barze, więc takie różnice. Ta miejscowość z jednej strony jest bardzo polecana przez turystów, a z drugiej też mocno krytykowana, głównie właśnie ze sprawą cen, bo jest tu bardzo drogo, niestety. No ale jak mawia klasyk, za widoki trzeba płacić. Są trzy takie główne zabytki w tym mieście. Pierwszym z nich będzie mały teatr Odeon, który znajduje się na tyłach takiego kościółka. Jak podejdziecie, trzeba pójść troszeczkę za ten budynek, żeby go zobaczyć od wewnątrz. Oprócz tego macie tutaj Palazzo Corvaia. Wyświetlam nazwę na ekranie, wybaczcie mój włoski. Jest to taki budynek wzniesiony w XV wieku, jeden z najważniejszych w miasteczku. Był siedzibą pierwszego sycylijskiego parlamentu. Ale kropką nad i, taką wisienką na torcie, jest przede wszystkim teatr grecki, który robi kapitalne wrażenie. Z jego trybun rozciąga się przepiękny widok na okolice i między innymi raz jeszcze możecie stąd podziwiać szczyt Etny. Za wejściówkę za osobę dorosłą zapłacicie 10 euro. Natomiast jeżeli mielibyście do wyboru lody pistacjowe, które gorąco Wam polecam, a bilet do teatru, to ja mimo wszystko skusiłbym się na bilet do teatru. Naprawdę, widok petarda. Sami zobaczcie, jaki tu jest sztos. Ale oni to kiedyś budowali jeszcze w takich miejscach. I wspomniana wcześniej Etna. Tam w chmurkach. Dokładnie tu, trochę przyciemnie. Widoki naprawdę jak na jakiejś widokówce. Dobra, uciekamy dalej, bo mamy jeszcze jedno miejsce do zobaczenia. Mianowicie popularne ogrody, które też koniecznie trzeba tu odwiedzić. Na koniec park, tak umownie ustalmy. Wizytówka w mojej ocenie Tarominy. Perfekcyjnie przystrzyżony, przepięknie położony, super widokiem na morze. Zobaczcie, można usiąść na takiej ławeczce i podziwiać całe to wybrzeże Sycylii w kierunku Katanii właśnie. Pomimo faktu, że jest grudzień, wszystko to zieloniutkie, kwitnące, kolorowe, na takie
oderwanie się od tych naszych polskich zimowych temperatur. Idealna propozycja do tego, żeby kupić tanio bilety do Katanii i przyjechać sobie na kilka takich słonecznych dni. U nas standardowo cebula musiała pójść, czyli zerwaliśmy komuś pomarańcze z krzaczka. O Jezu, jak fajnie schodzi skórka. Ale słuchajcie, to tak pachniało. No jasne, no pewnie, że to możesz. Po to zerwaliśmy. Po to zerwaliśmy, zaraz się podzielimy. Zerwaliśmy tylko jedną, kulturalnie, grzecznie. Pomimo faktu, że nie zapytaliśmy, czy możemy, ale jedną, więc nie liczy się. Pięknie. Tak jest. Ale będziemy jeść. Trochę jak pomarańcza. Bardziej bym powiedziała, że to jest cytryna. Strasznie kwaśna. Ło. No ale z takimi widokami to i tak wchodzi. Sam kwasior wchodzi. Obierała się. Bardziej jak cytryna. Obierała się elegancko, więc myślałam, że będzie bardziej jak mandarynka, ale kwaśna jest jak cytryna. Więc co to jest? Czy to jest pomarańcza, czy mandarynka, czy cytryna? Tego nie wie nikt. Nie, no pomarańcza. Ale kwaśna, no chyba jeszcze trochę musi. Chyba powinna jeszcze trochę powisieć na tym drzewie. Powisieć powinna, no. Ja ją za wcześnie zerwałam. Sama witamina C. Ale polecamy wam zajrzeć do parku, bo widoki są obłędne. W ogóle cała ta Romina wymiata, ale ten park robi robotę. Naprawdę. Genialne miejsce. Pięknie, przepięknie. Przestrzeżona trawka. Piękne drzewa. Nawet z Olkiem byliśmy na siłowni na świeżym powietrzu. Tak więc koniecznie je zajrzyjcie. Po ogrodziku trochę przesiedliśmy. Ze wszystkich miejsc kulinarnych, które macie podlinkowane w przygotowanej przeze mnie mapie google'owej, są tam wybrane i pizzerie, i kawiarnie. Zrobiłem to w taki sposób, żeby wskazać wam te, które są dobre, a nie drogie. To rekomendujemy tak musowo, żebyście podeszli do Bambaru. Jest to taka kawiarnia, jak widzicie, gdzie można wypić przepyszne cappuccino, tak jak to robi Gosia aktualnie, czy zjeść coś słodkiego. I przygotowując się przed wyjazdem do Tarominy, oglądałem wiele vlogów, czytałem wiele blogów i wszyscy bardzo mocno rekomendowali to miejsce. Koniecznie trzeba tu zajrzeć, bo klimat jest. Gocha tu jeszcze podziwia widok, a już trzeba wracać do domu. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Tak jest. Wróciliśmy na parking, za mną jeszcze stoisko z Ferrari z napisem Drive Me. Jest to jedyna rzecz, jakiej żałuję, której tu nie zrobiliśmy, bo warto by było wypożyczyć to auto i pojeździć po tych wszystkich serpentynach. Ale może innym razem. Piękny zachód słońca, super, naprawdę klimat ekstra. Mocno polecamy, żebyście wybrali się do tego miasteczka, bo zrobi ono na was duże wrażenie. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten materiał się wam przydał. Wszystkie ważne rzeczy, tak jak wspominałem, raz jeszcze to podkreślę, macie podlinkowane na dole. Życzę udanego wypadu na Sycylię i przede wszystkim świetnych wspomnień z Tarominy. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Ciao!